Jest to informacja prywatna skierowana do organizacji ONZ United Nations. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do organizacji ONZ United Nations. Ok, thank you. No dobrze, więc miło mi, że mogę dzisiaj na spokojnie przekazać moją ważną informację do szefostwa organizacji United Nations. Ok? Thank you so much. Thank you. Uważam, że mam bardzo ważną informację dzisiaj do przekazania do Organizacji Narodów Zjednoczonych United Nations. Ok? Dziękuję. Niniejszym dzisiaj chciałem przekazać, że państwo polskie obecnie bez względu na jego nazwę, ponieważ nazwa może być no jakaś taka myląca, dziwna albo wprowadzająca w błąd, ok? Jeszcze raz, nazwa państwa polskiego może wprowadzać w błąd albo tam jakieś mogą być pomyłki, jakieś niedopowiedzenia i tak dalej, ok? Państwo polskie to organizacja przestępcza. Powtarzam. Państwo polskie od co najmniej 6 lat, czyli od 2017 roku, to organizacja przestępcza. Doskonale zorganizowana, świadoma i cyniczna. Ok? Podobno ten pan Andrzej Duda jest szefem tej organizacji. On jest szefem tej organizacji, ale pomaga jemu tutaj ten pan. Jarosław Kaczyński pomaga oraz ten pan Zbigniew Ziobro jest przestępcą, który jest na czele organizacji prywatnej znanej pod nazwą Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest organizacja przestępcza, a ten pan jest przestępcą, ponieważ jest szefem tej organizacji, ok? Więc już ustaliliśmy, że państwo polskie to organizacja przestępcza, ok? To jest tutaj ten kraj i tam jest siedziba organizacji przestępczej. Właśnie. To są naczelne organy państwa. No dobrze, więc państwo polskie od 6 lat zabrania mi kontaktować się z dziećmi. Nie mają na to dokumentów ani dowodów, więc jest to przestępstwo i oni wymuszają, abym się temu podporządkował poprzez użycie siły fizycznej i całej mocy państwa jako organizacji. Oni mają środki przymusu bezpośredniego, mają wojsko,
mają policję i inne organy posiadające broń i prawo użycia broni, więc mogą mi zrobić krzywdę, gdybym nie zastosował się do tego, co oni chcą. Więc od 6 lat ci przestępcy z państwa polskiego, na przykład ten człowiek i ten, zabraniają mi spotkać się z dziećmi, aby zapytać się, jak się dzieci czują, czy żyją, czy jest inaczej, czy mają na żywność, czy mają na opłaty, na czynsz, czy chodzą do szkoły, czy nie chodzą do szkoły, jak się uczą, czy mają na różne swoje wydatki, czy mają na kieszonkowe, czy nie mają. Więc w sposób przestępczy i zorganizowany państwo polskie odebrało mi dwoje dzieci 6 lat temu. To było 6 lat temu, co spowodowało teraz to, że obecnie różne rzeczy się dzieją nieciekawe i smutne na terenie państwa polskiego, co tym bardziej stwarza mi dużo problemów natury codziennej, że nawet w takich sytuacjach bardzo ważnych, jak stan wyższej konieczności, konflikt zbrojny za naszą granicą i różne problemy w kraju oraz w tym mieście, gdzie mieszkają dzieci, powoduje to, że tym bardziej nie akceptuję tego, co państwo polskie wymusiło na mnie poprzez odebranie dzieci. Nie mogę się z nimi spotykać, kontaktować, brać moich dzieci na wycieczki, podróżować za granicę, spędzać czas sobie, na przykład odwiedzać miasta przygraniczne, na przykład w Niemczech. Tutaj chciałem pojechać, o właśnie, tutaj chciałem do miasta przygranicznego pojechać, tutaj chciałem pojechać, o właśnie, do Germany, do Görlitz chciałem pojechać z dziećmi na wycieczkę, to jest blisko, do zoo, tutaj jest zoo, okej, tutaj chciałem pojechać, o właśnie, tam są zwierzaki, więc tutaj chciałem z dziećmi pojechać, Animal Park, okej, Animal Park, tu chciałem pojechać z dziećmi oraz także chciałem się udać z dziećmi do Berlina, też zobaczyć tutaj zoo w Berlinie, tutaj chciałem pojechać, Berlin, ok, więc tutaj chciałem pojechać, zobaczyć zoo i zwiedzić miasto, ok? A także chciałem pojechać tutaj. Dresden, takie miasto. Dresden, Germany. Tu chciałem pojechać z dziećmi na wycieczkę. Oraz chciałem tu pojechać. Czech Republic, Capital City. Tutaj chciałem pojechać też do Animal Park. Chciałem z dziećmi pojechać do Animal Park, ok? Dobrze. Ok. This is only
330 kilometers, ok. This is short journey, ok. This is only 4 hours by car, 4 hours by car. To visit Berlin, Berlin, ok. Berlin capital city. Ok. And visit Dresden, Dresden, German city. German city, Dresden, ok. This is only 270 kilometers, ok. Just 3 hours by car. Just 3 hours by car, ok. Więc państwo polskie to przestępcza organizacja, która zabrania mi, aby wziąć dzieci i odwiedzać sobie miasta europejskie, które są blisko, blisko Wrocławia, ok? Capital City, Czech Republic, Praga, Capital City, this is only about 4 hours by car, 4 hours means about 300 kilometers. Więc państwo polskie to przestępcza organizacja, a szczególnie sądownictwo, które zabrania mi, aby wziąć dzieci. Teraz jest okres wakacyjny i podróżować sobie i zwiedzać Czech Republic and Germany as well. Państwo polskie to przestępcza organizacja, a szczególnie sądownictwo we Wrocławiu. I chciałem to dzisiaj wszystkim powiedzieć, że tak jest. Thank you. Dziękuję bardzo. Dlatego proszę jeszcze raz przynieść to do wiadomości, że państwo polskie to organizacja przestępcza. Dziękuję.